W przededniu otwarcia nowej siedziby w Muzeum Śląskiego w Katowicach z wizytą roboczą odwiedziła siedzibę pani profesor Małgorzata Omilanowska, minister kultury i dziedzictwa narodowego. Generalnie wizyta robocza na pewno przynosi coś dla tej placówki z ministerstwa. No przede wszystkim przynosi dobre wieści z Warszawy, że będziemy wypracowywali nowy model finansowania Muzeum Śląskiego. Muzeum Śląskie jest formalnie rzecz biorąc instytucją współprowadzoną. Ma dwóch organizatorów, czyli Urząd Marszałkowski w Katowicach i Ministerstwo Kultury. Jest na liście krótkiej takich współprowadzonych instytucji szczególnej rangi dla Polski, ale jej poziom dotychczasowy finansowania był przystosowany do potrzeb niewielkiego bądź muzeum w siedzibie tymczasowej. Ta nowa siedziba stawia zupełnie nowe zadanie, nowe wymagania od organizatorów. Dlatego będziemy siadali za chwilę z panem marszałkiem do stołu i negocjowali nowy kształt budżetu takiego, który musi starczyć. Ja nie wiem, czy uda nam się od razu w tym roku wypracować docelowe, dlatego że my nie wiemy jeszcze wielu rzeczy o tym budynku. Prawda jest taka, że wiele rzeczy można założyć, ale tak naprawdę najpierw trzeba je doświadczyć, czyli zobaczyć, ile faktycznie miesięcznie kosztuje na przykład energia elektryczna. Więc ja zakładam, że my zrobimy w tym roku pierwszą przymiarkę do nowego budżetu z myślą o tym, że ona w następnym roku powinna być jeszcze korygowana o dane, które uzyskamy po przejściu doświadczenia eksploatacyjnego tego budynku. I tak dla Muzeum Śląskiego zostały zrobione ogromne prace i ziemne, i budowlane, no ale jeszcze wiele czeka, bo przecież budynki pokopalniane, które mogły ulec dewastacji, zostały zaadoptowane dla muzeum, będą też potrzebne ogromne środki. Zależało nam od początku na tym, żeby nie tylko powstała nowa przestrzeń muzealna, budowana od początku przez architektów z wykorzystaniem tych przestrzeni podziemnych, ale także, żeby uratować maksymalnie dużo z dziedzictwa architektonicznego kopalni Katowice. I no nie na wszystko od razu starczyło środków, ale mieliśmy to rozpisane na etapy. Także pierwszy etap już za nami razem z budową. W tej chwili zaczynamy ten drugi, który w kwietniu przyszłego roku powinien już zostać sfinalizowany, czyli właśnie remont i adaptacja na potrzeby Muzeum Stolarni i Łaźni. I myślę, że docelowo jesteśmy w stanie stworzyć cały kompleks takich, konglomerat nowego i starego, zrewitalizowanego dziedzictwa architektonicznego i nowych kubatur nowej jakości. Ta nowoczesność, która tu współgra właściwie z zabytkami górniczymi czy przemysłowymi, bardzo fajnie się prezentuje. Ja myślę, że takie są po prostu całe Katowice i cały Śląsk, że to jest po prostu miejsce, którym jest fantastyczne dziedzictwo. I szczególnie cenne, dlatego że pamiętające te czasy szczególnej industrializacji, a więc ogromnej koncentracji ciekawej architektury poprzemysłowej, tego nie ma w całej Polsce o takim charakterze. Bardzo dobrej architektury miejskiej i mam na myśli tu wszystkie miasta, całej aglomeracji górnośląskiej, jak i świetnej architektury tej XIX-wiecznej, ale i tej z okresu II Rzeczpospolitej. Ona ma na szczęście swoich wielu już wybitnych badaczy w tej chwili, więc jest waloryzowana od strony teoretycznej, co pozwala także właściwie ustawiać projekty jej ratowania. Ale myślę, że Katowice to jest jedna z najważniejszych plam na mapie Polski, które w tak skonsolidowany sposób pokazują architekturę modernistyczną. Ja miałam okazję wielokrotnie współpracować jeszcze jako historyk sztuki, historyk architektury z koleżankami i kolegami działającymi w Katowicach, bo robiliśmy też razem wspólne projekty. I ciekawe wyniki wychodziły nam przy badaniu porównawczym Górnego Śląska i Gdyni w dwudziestoleciu międzywojennym. Bo to są właśnie takie dwa miejsca spięte podobną problematyką. W obu Polska koncentrowała swoje nadzieje dotyczące rozwoju gospodarczego. Na Górnym Śląsku ze względu na przemysł wydobywczy i azoty, a na Gdyni ze względu na możliwości handlowe i transportowe, jakie otwierał nowy port. W obu istniał problem tego, że miasta rozwijały się w środowisku szczególnym, czyli ludzi o innej identyfikacji i tożsamości niż reszta Polski, prawda? Ślązacy zawsze byli odrębnością, zawsze myśleli o sobie w indywidualny sposób, a Gdynia powstawała na ziemi kaszubskiej, czyli też ziemi, której Kaszubi definiowali się w sposób odrębny, prawda? I trzeba było oba te regiony w jakiś sposób przybliżyć Polakom z innych terenów Rzeczpospolitej, aby oni te ziemię pokochali i chcieli płacić te podatki, bo
wszyscy się musieli składać na rozwój przemysłu, prawda? Nawet jeżeli tak naprawdę gro tych podatków była generowana w ośrodkach przemysłowych Górnego Śląska, to i tak poczucie, że tam jest więcej inwestowane, musiało być niwelowane pewną bardzo przemyślaną polityką. I obserwowanie tego z perspektywy już kilkudziesięciu lat w tej chwili jest naprawdę bardzo ciekawym tematem i z wielką radością w Muzeum Miejskim w Gdyni odkrywałam różne artefakty świadczące o takiej świadomości więzi tych dwóch regionów. Nawet papeterie takie powstawały, które po lewej stronie były wieże górnicze Górnego Śląska, po prawej żurawie transportowe i przeładowcze portów Gdyni. Pokazywano... No, węgiel i transport. No i budowa magistrali, to wszystko się działo wspólnie. Bardzo ciekawy teren i bardzo ciekawe zjawiska. Ja myślę, że to muzeum ma naprawdę ogromną rolę do odegrania w skali całej Polski, bo to jest właśnie instytucja, która może wszystkim Polakom uświadomić tak naprawdę, na czym to polega. Zrozumieć Ślązaków, to o to chodzi. No i dzięki kulturze może to nastąpić bardzo szybko i kolorowo. Na pewno będzie kolorowo. Dziękuję serdecznie. Z panią minister profesor Małgorzatą Omilanowską, minister kultury i dziedzictwa narodowego, rozmawiał Jerzy Granowski.